Zacieram rączki, bo cieszę się na opowiadanie o jednej z najdziwaczniejszych historii, jakie znam. Będę się zachwycać, ale żeby was to nie zmyliło, bo to świat pełen kontrastów i nierówności. Czytałam zarówno książkę, jak i oglądałam film. Przez książkę się płynie. Przewraca się niezauważenie kolejne strony i, i powtarza się niektóre zdania raz po raz. Te, które są jakieś takie żywicie specyficzne, i chciałoby się je przeczytać jeszcze raz, i też takie, przy których się chichocze. Ta książka przebojem ustawia się na półce w sercu i cicho szepcze: Ja tu zostanę, nie przeszkadzaj sobie. Dwa anioły. Duchowny i inwestorka w hutę szkła, która jest zachwycona tym materiałem i odkrywaniem go. Oboje nie do tego świata i do siebie. Łączy ich najpierw miłość do hazardu, a później wrażliwość. Uwielbiam ten pomysł, jest bardzo oryginalny. No i oni słowo po prostu najbardziej. Oryginalną paru, jaką znam. Świat powieści zbudowany jest z drobiazgów, z malutkich elementów. Kropla księcia Ruperta, talia, kart, obrusik specjalnie właśnie do gry, płomienno-rude włosy Oscara. No i z jednej strony mamy te malutkie drobiazgi, ale z drugiej strony epicką historię na Tle wiktoriańskiej Anglii i Australii. No, i właśnie, jakby się przyjrzeć, tak starając się być obiektywnym, no ja bym musiała zapomnieć o swoim uwielbieniu do głównych bohaterów to jest to naprawdę historia pełna okrucieństw i nawet, można by powiedzieć, drastyczna. Dużo tu zasad i norm, w tym dyscypliny religijnej oraz właśnie napięć na tle nierówności. No, Lucynda jest przebojowa, tematem też tej książki jest bunt i brak pokory, i ona siłą wydziera się do tego, do tego męskiego świata. Oskar jest bardziej wycofany, ale też zdarza mu się mieć tupet i mówić swoim własnym głosem. Ja chyba trochę tą drastyczność wyparłam. Tak, skupiłam się na nietuzinkowości bohaterów. I ich relacji, że jakoś tamto pozostawiłam sobie w tle, nie jakiejś takiej uwagi dużej nie przywiązywałam. I też ta historia od momentu szalonego całkiem zakładu Oskara i Lucindy, zresztą jak to bywa właśnie z hazardem, yy, zmienia się właściwie nie do poznania, i tylko przecieramy oczy ze zdumienia, co tam zaczyna się dziać na każdym. Kolejnym kroku podróży, tak naprawdę, Oscara już samego, bez Lucindy. To jakaś przedziwna przygodówka, jeśli tak można powiedzieć, o gorzkim posmaku krwi. No i moralność. Tak, ona i dylematy moralności będą się na pewno bardzo wiele razy przewijać. Mamy tu Kate Blanchett i e, Rafa Fainsa, którzy tworzą arcyoryginalną parę. Są czarodziejscy hipnotyzują nas wydaje się, że wręcz unoszą się ponad ziemią są dosyć nieporadni, nieśmiali, ale jednak jak zobaczymy już błysk w ich oku, to to po prostu wszystko bucha taką energią i ogniem i ten kontrast jest bardzo ekscytujący. No właśnie i mamy ich delikatne uśmiechy, duchowość, ale też to po prostu pasję do hazardu i adrenaliny, która ich pochłania, I, i po prostu tu się tworzy takie napięcie, i właśnie cała ta dziwność jest w tym elemencie. Nie, nie cała dziwność. Inne rzeczy, które tam się dzieją, też są bardzo dziwne. Polecam też nie zniechęcić się samym początkiem, bo pamiętam, że mnie to odrzuciło, i wtedy filmu nie zobaczyłam. Poczekać aż Oscar będzie dorosły i e, będzie go grał <laughs> Rave A jeśli ktoś lubi ekranizację małych kobietek, ale to z Winona Ryder i Kirsten Dust, no to tutaj łączy te, e, te filmy postać reżyserki. No i znowu, co ujęcie to obraz. Liczy się każdy detal, te kolory i można naprawdę wdychać atmosferę e, tej historii. E, myślę, że mógłby być to tradycyjny film na jesień, Gdyby nie to, że ja nie chciałabym go sobie wytrzeć, tak jak jakiejś takiej pocztówki czy zdjęcia, które się za często ogląda i staje się, staje się już takie wyblakłe i jesteśmy już do niego bardzo przyzwyczajeni. Oscar i Lucenda rozgrzeje wasze serce albo je zmrozi, lub zrobi jednocześnie jedno i drugie. Tutaj naprawdę no zwłaszcza pod koniec jest, nie, w sumie przez cały film jest ogromny ciężar bólu. I, i, i samotności, i jakiegoś takiego nieodnalezienia się w świecie, próby wpasowania się, ale, ale ciągle wypadania z tych norm.